turbiny się załączyły. Okej, nie ma mocy, to jest mało powiedziane. Dobrze, ja zawracam jak na W12 i 560 koni, tak? Chyba, tak mi się wydaje, to ten samochód nie ma mocy. Dobrze, zawracam w takim razie, w każdym razie nie jedzie to jak Bentley. A mi się wydaje, że im więcej temperatury łapie, tym jest gorzej. Spójrzcie, jak wygląda kolektor dolotowy tego 12-cylindrowca. Jest gigantyczny. O koncernowym pochodzeniu Continentala przypomina fakt, że obsługuje się go przy pomocy oprogramowania serwisowego grupy Volkswagena. Po kodach błędów, które tu mam, stwierdzam, że tutaj będzie albo jakaś duża nieszczelność, albo bardzo duże zaniedbanie silnika, albo może, nie wiem, może motor się po prostu skończył, to też biorę pod uwagę. Jest taka litania błędów, dokładnie 12, od wypadania zapłonów, od rozpoznania nieszczelności, czujniki temperatur i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, to mi tak naprawdę nie za dużo mówi, więc czas zabrać się za prawdziwą manualną pracę. Dwie turbiny tłoczą tu powietrze przez dwa wielkie filtry. Na początek Krzysiek sprawdza w Bentleyu cewki zapłonowe. O, i tu być może jest pierwsza awaria tego pojazdu. Pomyślmy, czy to może wpływać na wypadanie zapłonu. Ta cewka jakiś czas leżała najprawdopodobniej pod wodą, albo w oleju i wodzie, lub czymś w tym rodzaju. W każdym razie na pewno coś tu się działo. Większość z pozostałych 12 cewek na szczęście nie wygląda jak wyłowiona z jeziora. Pora sprawdzić świece. Ta kolorystyka tej świecy jest troszkę dziwna, ale spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Aha, dobra. Tego się nawet nie spodziewałem, szczerze mówiąc, nie z tej strony. Spodziewałem się, że problem będzie tutaj, a nie tutaj w tym miejscu. Ale patrząc na to, jak cewka zapłonowa wyglądała, z tego to pasuje do siebie. Wygląda mi jak jedno z drugim naprawdę by współpracowało i było spięte już od dawien dawna. Czy to może być powodem przerywania wypadania zapłonów? Myślę, że stanowczo tak. Kolejna świeca nie jest aż tak zardzewiała, ale posiada jakiś dziwny nalot. A co tu chodzi? Co to jest? Ten nalot jest taki dziwny. Pierwszy raz takie coś widzę. Ja też pierwszy raz takie coś widzę, szczerze powiem. Jaka czerwona świeca elektrodanem. Taka trochę przegrzana chyba. Przegrzana albo jakieś dodatki do paliwa. Uszlachetniacze są dolane, tak myślę. Zaraz będziemy dalej sobie tutaj sprawdzać, ale ja widzę, że tak na razie to co świeca, to nowa historia. Może nie, że tutaj tak jeszcze coś nas spotka, bo no jak patrzę na te dwie, to aż jestem ciekaw całej reszty. Normalnie. O, ta też jest niezła. Patrz to. Pa to. Już widziałem jak wstaje. Zacznę. Powiem tobie, że zaczyna się robić bardzo kolorowo i teraz już wiem, dlaczego miałem zapisane w komputerze niestety wypadanie na wszystkich zapłonach, na wszystkich cylindrach po kolei. No nie było, że jeden czy coś, tylko tutaj wypadanie było na chyba wszystkich 12, tak mi się wydaje, zapisane. Najwyraźniej arystokrata, który przemieszczał się tym pojazdem, nie zaprzątał sobie głowy takimi głupotami jak regularny serwis.